Ja byłem w kwestii leczniczych aspektach marihuany, nie politycznych, ale te polityczne też wejdą. Chodzi mi o to, że to jest produkt roślinny, prawda? Konopie. Konopie to jest w ogóle roślina bardzo, ale to bardzo niezwykła, dlatego że on po prostu jest niesłychanie użytkowa. I z konopi właściwie każda część konopi była wykorzystana. Całe rośliny często były uważane na opał. Były używane dlatego, ażeby w płodozmianie, żeby poprawić glebę. Z łodygi, prawda, mamy łyko, a z łyki oczywiście są różne tekstylia przemysłowe. Szpagat, liny, sieci. Postęp ludzkości byłby niemożliwy bez konopi, bo liny konopne to były pierwsze liny, które używały okręty żaglowne Fenicjan, prawda, więc całe, ale tak samo jest bardzo, też żagle były robione często z płótna konopnego, bo bawełniane płótno oczywiście wyszło znacznie później. Nie wszystkie jakieś brezenty, chodniki, to uszczelki, tam wszystko, prawda, był ten szpakowy. Dużo tekstyliów domowych tak samo, prawda, mamy tutaj, prawda, i odzież, i pieluchy. Odbywają się co roku w Kurozwękach, w Pałacu w Kurozwękach, teraz Dni Konopi, gdzie właśnie jest mnóstwo produktów konopi, nie tych psychotropowych zakazanych, ale tego, co może być z konopi uzyskanych, i tam to jest bardzo interesujące. Oczywiście papier konopny, prawda, różnego rodzaju. Zresztą taka 100 egzemplarzy mojej książki, A w konopiach strach, było wydrukowanych na papierze konopnym. Myśmy chcieli całą wydać, no ale wydawnictwo jak gdyby nie skorzystało z okazji, ale jest to 100 egzemplarzy, napisałem, że palenie tu nic nie daje, bo nie ma THC w tym papierze, ale zawsze coś tam było. Materiały budowlane, żywność, bardzo modne w tej chwili kosmetyki z konopi, prawda? Wszystkie szampony i tak dalej, olej, pokosty, żywice, konopie, nasiona, konopie są do wszystkiego. Otóż jedną z ciekawszych, że w liściach konopi, prawda, które są stosowane do w miedzie, a wszystkim w kwiatach, w suszu krew, tam się znajduje pewna bardzo ważna historia. Tam się znajdują specjalny rodzaj kanabinoidów, a mianowicie przede wszystkim tetrahydrokanabiner. I ten tetrahydrokanabiner, który jest substancją o własnościach między innymi psychotropowych, i to takich psychozotropowych, on powoduje zaburzenia myślenia, tworzenia alternatywnych stanów świata, daje przyjemność, daje inny obraz świata i jest przyczyną, dla których konopie mają wartość rekreacyjną, i część ludzi, dość duża, lubi konopie zapalić, a niewielka ilość ludzi, około 9%, może się od tego nawet uzależnić. Te produkty psychotropowe z konopi, jakie mamy właściwie w tej chwili, są dwa, a mianowicie jest to haszysz i jest to susz konopny, czyli marihuana. Poza tym jeszcze w tej chwili mamy tak zwany olej konopiany. Są dwie rzeczy, bo olej z konopi, taki olej z nasion, jest bardzo cennym produktem kosmetycznym, spożywczym i tak dalej. Nie zawiera żadnych substancji psychotropowych, ale olej zrobiony z żywicy konopnej, on ma bardzo duże stężenia kanabinoidów i on w tej chwili jest stosowany tak samo jako lek. Najskuteczniejszą drogą, w jaki sposób substancje aktywne z konopi przechodzą do organizmu, to jest przez palenie. Palenie jest taką sprawą, że wtedy substancja przechodzi przez bardzo wielką powierzchnię płuc i przechodzi bardzo szybko do mózgu. Każdy z Państwa, może niewielu z Państwa pewnie używało konopi, ale część z Państwa kiedyś używało papierosów i wiedzą, że od razu po zapaleniu papierosa efekt jest natychmiastowy, bo substancja bardzo szybko z ciała, z płuc do mózgu przechodzi. Ten aktywny składnik konopi, tetrahydrokanabinol, on został zidentyfikowany jako czynnik aktywny przez rumuńskiego albo bułgarskiego Żyda, obecnie wybitnego profesora w Tel Awiw, Rafaela Meczulama. I on, prawda, już ponad 50 lat temu, w 64 roku, dzięki 64, zidentyfikował, że tą substancją, która powoduje, że po konopiach czujemy się tak, jak się czujemy i widzimy świat w inny sposób, to jest właśnie ten tetrahydrokanabinol, prawda? I to jest substancja, która w ogóle, bardzo jest ciekawa historia, co nam te badania Meczulama dały i też badania innych ludzi. Mianowicie, jeżeli mamy jakąkolwiek substancję,
która gdzieś tam ze świata roślinnego i ona na nas działa, co to znaczy? To znaczy, że musimy mieć jakieś receptory w naszym ciele, swoiste receptory, na które ta substancja działa. Są substancje, które nie działają poprzez receptory, tylko na wszystkie błony, na przykład alkohol, ale większość substancji, które ma takie silne efekty, działa na jakieś receptory. W związku z tym, wychodząc z tego, jeżeli już THC, tetrahydrokanabinol, półjakiewek, to on musi mieć jakieś receptory. Zaczęto szukać receptorów tetrahydrokanabinolu i udało się, to trwało dość długo, kilkanaście lat, i znaleziono, że są receptory dwóch różnych typów, CB1 i CB2, CB od kanabidiol i kanabis, i są te receptory. W momencie, kiedy udało się stwierdzenie, że są te receptory, pytanie, w których miejscach w ciele one są ułożone, i znowu, ale przede wszystkim była jeszcze inna rzecz. Mianowicie to, że jeżeli mamy naturalne, mamy receptory na jakąś substancję, to znaczy, że przecież my nie mamy dlatego receptorów kanabinoidowych, że jest szansa, że kiedyś gdzieś kupimy marihuanę, tylko one muszą być do czegoś potrzebne. Czyli one muszą służyć do czegoś naturalnego. Czyli one oczywiście... Tetrahydrokanabinol działa na nas dlatego, bo jest ligand, czyli substancja, która się łączy z tym receptorem, powoduje określone zmiany. Ale wobec tego muszą być naturalne ligandy, endokanabinoidy, które tam działają, bo przecież taki receptor, no on po coś on tam istnieje, prawda? I rzeczywiście zaczęto poszukiwać endogennych ligandów i teraz też tutaj właśnie okazało się, to właśnie był też między innymi meczulam był w tej grupie i znacznie później. Okazało się, że to są ciekawe związki, dlatego są związki, które jak gdyby pochodzą z lipidów błon komórkowych. Pierwszy odkryty znaleziono anandamid, to jest taki, taki, który powoduje nam takie katarzys i właściwie prowadzi do nirwany. Potem znaleziono jeszcze taki związek, który się w skrócie nazywa 2AC, kwas i kilka innych kwasów, które to powodują. Mamy wysoko szereg takich naturalnych związków. W związku z tym musimy mieć cały system endokanabinoidowy, to znaczy coś takiego, co nam w ogóle jest potrzebne w normalnym rozwoju, a przypadkowo okazuje się, że pewne substancje roślinne też na ten system działają i naśladują działanie tych środków wewnętrznych. Oczywiście to znaczy, że możemy wtedy na przykład uzyskać bardzo silne działania, dlatego bo tych endokanabinoidów jest stosunkowo niewiele, natomiast tu z zewnątrz możemy władować dość wysoką dawkę. Okazuje się, że bardzo wiele systemów organizmu jest regulowanych przez ten system endokanabinoidowy, prawda? Ponieważ on bierze udział w takich procesach jak apetyt, jak odczuwanie bólu, jak odczuwanie przyjemności, jak odporność, jak nastrój, jak pamięć, ale potem okazało się na przykład tak samo jak budowa kości, mnóstwo rzeczy. Jak tak zobaczyło się, pytanie było, gdzie, w których miejscach mnie interesuje najbardziej, jestem psychofarmakologiem, więc te działania psychotropowe, wobec tego receptory, gdzie są receptory kanabinoidowe? Są w mózgu. Teraz jak my wiemy, w których częściach mózgu są te receptory, to my wiedząc, jakie znaczenie dla zachowania ma i regulacji ustroju mają poszczególne części mózgu, my możemy wywnioskować, do czego te receptory mniej więcej mogą służyć. Prawda? Wiemy, że dużo tego jest w korze mózgowej, która jest związana z myśleniem abstrakcyjnym, dużo w jądrze półleżącym przegrody, która jest związana z odczuwaniem przyjemności, dużo w hipokampie, który jest złożony z pamięcią, dużo w muszku, który jest związany z koordynacją ruchów, z fluencją mówienia, nawet z fluencją myślenia, znajdują się tak samo w pniu mózgu, a więc tam mogą być kwestionowane z bólem. I teraz po prostu mamy taką sytuację, że ten sam związki na ten sam receptor kanabinoidowy działają w analogiczny sposób rzeczy zewnętrzne, tetrahydrokanabinole z konopi, jak też i właśnie te anandamidy z mózgu. Także dokładnie i działanie tych substancji jest bardzo podobne, ale jest też bardzo ciekawe. Są szczegóły, które interesują bardziej fachowców niż państwa, ale te konopie, one zrobiły nam pewną rewolucję. Po pierwsze, zupełnie nowy typ tych substancji sygnałowych, czyli tych endokanabinoidów. Przedtem widzieliśmy, to były albo peptydy, albo
albo białko. Tu nagle mamy do czynienia z tłuszczami. Zupełnie inna, inna dystrybucja, inne przenikanie i tak dalej. Po drugie, one działają w bardzo śmieszny sposób, a myślę, działanie polega na tym, że receptor kanabinoidowy znajduje się na zewnątrz tego neuronu, z którego sygnał zostaje wypuszczany. Mamy jakiś neuron i normalnie w każdym neuronie tworzy się neuroprzekaźnik. Ten neuroprzekaźnik zostaje uwalniany i jak jest uwalniany, powoduje reakcję w następnym neuronie. System endokanabinoidowy służy jako taki naturalny hamulec. To znaczy, jak uwolnimy tu na przykład glutaminę w dużej ilości, to on zaczyna powodować to, że tutaj anandamidy zaczynają się uwalniać w neuronie, do którego dochodzi sygnał. Czyli my uruchamiamy dalsze procesy, ale równocześnie mamy sygnał. I ten sygnał z tego anandamidów, on wychodzi jak gdyby do tyłu, wchodzi w część synaptyczną i dopiero tam pobudza receptor kanabinoidowy. Po co? Po to, żeby dać sygnał, uwaga, zahamuj produkcję, zahamuj uwalnianie właściwego neuroprzekaźnika. To jest nasz naturalny sygnał, który chroni przed nadmiernym pobudzeniem neuronów. I dlatego właśnie ten taki system ogólnie zwalniający, ogólnie trzymający w ryzach jest bardzo ważny, bo w ogóle w żywym ustroju napęd jest bardzo ważny, bo bez napędu nic nie ma, ale znacznie ważniejsze dla sprawności jest kontrola, w jaki sposób potem to pobudzenie musi być dawkowane, ażeby efekty były kontrolowane i żeby utrzymać długą rezerwę energetyczną. To jest coś takiego samego, jak na przykład, jak mamy takie zabawki, nakręcane samochodziki, teraz już pewno takich nie ma, że się nakręcał samochodzik, a potem się wyjmował kluczyk i samochodzik sprężyna się rozciągała i samochodzik 8-10 sekund jechał, prawda, i potem stawał. Natomiast jeżeli chcemy, żeby taka sprężyna pojawiła jakieś dalekie efekty, na przykład w zegarku dawnego typu, to tam musimy mieć system hamujący. Sprężyna jest nakręcona, ale mamy system wahadła, czy wychwytu, prawda, i ta sprężyna za każdym razem tego ciut puści, wskazówka się przesunie, ten znowu puk, ten wychwyt zrobi, wahadło się przesunie, znowu coś tam i w temu nakręcony zegarek może działać na przykład 24 godziny, a nie tylko kilka sekund. Dokładnie przemysł ustroju. Gdybyśmy ustrojowi pozwolili korzystać ze wszystkich rezerw energetycznych szybko, no to prawdopodobnie żylibyśmy 8-10 minut, prawda? Natomiast tu wszystko, tak hamowanie jest rzeczą znacznie ważniejszą i od napędzania i to rozsądne hamowanie, właśnie dlatego układ endokanabinoidowy jest jednym z takich głównych systemów. Teraz my o tym funkcjonalnym znaczeniu tego układu, a więc te receptory są w różnych miejscach. Są duże w podwzgórzu. Podwzgórze jest bardzo ważną częścią ustroju, dlatego, bo to jest właśnie regulacja apetytu, regulacja poziomu bardzo wielu hormonów, różnego zachowania seksualne są też właśnie regulowane przez podwzgórze. Pamiętamy, tam w podwzgórzu było sporo neuronów, receptorów kanabinoidowych. Dalej, zwoje podstawy, to jest kontrola motoryczna, planowanie, ale tak samo różne takie działanie intencjonalne. To wszystko tutaj, kontrola ruchów, zamierzenia. Jeżeli ten układ jest zepsuty, to mamy chorobę Parkinsona na przykład, prawda? Dalej, krążkowie brzuszne, czyli jądro półleżące przegrody, to jest przede wszystkim regulacja właśnie nagrody. Nagroda, która jest tą rzeczą, która jest potrzebna, bo nam daje motywację do naszych czynności. My dlatego się zachowujemy, jak się zachowujemy, że nasze czynności są albo nagradzane, albo karane przez układ nagrody, prawda? Ten układ mówi, że to, co dobre jest popierane, to, co jest złe, jest karane. Na przykład, jak jest ciepło, to jest dobrze, jak wsadzimy palec do ognia, to parzy i mamy karę. Dalej mamy bardzo ważny układ, tutaj jądra migdałowate. Tu mamy formacja hipokampa i na końcu jądra migdałowate. Formacja hipokampa, ona odpowiada przede wszystkim za pamięć, ale tak samo ogólnie za funkcje intelektualne i za nastrój, co jest bardzo istotną rzeczą. Uszkodzenia hipokampa będą między innymi prowadziły do utraty pamięci, ale tak samo do depresji. Natomiast zespół jąder migdałowatych, my w naszym żargonie amygdala, on po prostu jest takim naszym centrum emocjonalnym i on jest równie ważny w naszych zachowaniach,
jeżeli nie bardziej, niż ośrodki rozumowe. No, oczywiście kora mózgowa, no to kora mózgowa, prawda, to są te wszystkie wyższe funkcje nerwowe, rozumowanie, planowanie, mózg właśnie. Także mamy duże części mózgu i teraz, ponieważ konopie, czyli marihuana, czyli THC działa na to, to możemy zobaczyć, jakie są efekty działania marihuany. A więc na przykład właśnie te działanie na podwzgórze THC, to właśnie na przykład wzmożenie apetytu. Bardzo ważna historia. Po wypaleniu marihuany zyskuje się apetyt. Jemy znacznie więcej. Dlatego na przykład, o czym jeszcze powiemy, przy anoreksji próbujemy właśnie leczyć anoreksję. A to taką na przykład anoreksję, nie tylko ta anoreksja nerwoza, która jest ciężką chorobą, a anoreksja wynikającą z wieku starczego, z chorób nowotworowych, z leczenia pewnymi lekami, właśnie produkty kanabinoidu, konopia, właśnie tetrahydrokanabina, on wzmaga apetyt. Oczywiście działając na te całe tutaj prążkowie brzuszne, no to mamy poczucie przyjemności, dlatego właśnie lubimy sobie od czasu do czasu zapalić marihuanę. Jeżeli chodzi o działanie na zespół jąder migdałowatych, to jest bardzo ważne, stosowanie marihuany znosi lęki i znosi agresję. Właśnie to, jak ja lubię mówić, ja mieszkam w Krakowie koło parku, Park Krakowski, i tam są, zwłaszcza latem, jest sporo młodzieży i teraz jak ja widzę grupkę, od której zalatuję piwem, to omijam szerokim łukiem, ale jak czuję zapach marihuany, przechodzę przez środek, jeszcze z nimi pogadam, wszystko się dzieje życzliwie, bo marihuana powoduje właśnie to takiego. Dalej działanie tutaj na ośrodki w mózgu, hamowanie bólu. To działanie hamujące ból jest bardzo istotne i to chyba było jednym z pierwszych przyczyn, dla których konopie zostały wykorzystane jako lek już w starożytnych Chinach. Wreszcie działanie na hipokamp, ogólnie podniesienie nastroju. Więc mamy wiele takich rzeczy jakby pozytywnych, ale też mamy efekty negatywne, prawda? A więc na przykład właśnie to działanie na korę mózgową będzie podało zaburzenia percepcji. Po marihuanie czasami świat wygląda zupełnie inaczej. Dlatego też czasami lubimy ją stosować, prawda? Jak ktoś chce na przykład, słuchając muzyki, znacznie wydaje się człowiekowi, że znacznie więcej odbiera z tej muzyki. Oglądanie burzy z piorunami po wypaleniu jointa jest czymś znacznie większym niż oglądanie tak normalnie burzy. Bo tam widać, jak te chmury nas otaczają i tak dalej. Jak jestem w jakimś innym miejscu, ja sam pamiętam, jedno z moich pierwszych doświadczeń w Ameryce, stałem przed taką kurtyną w świeżo otwieranym budynku Grand Ole Opry. Ja wiedziałem, że ta kurtyna ściągnie do samego nieba, taka wielka czerwona. Fantastyczne uczucie zupełnie. Na szczęście potem przeszło, prawda? A więc jest coś takiego, prawda? Ale dalej właśnie, no, zaburzenia pamięci. Działając na hipokamp, możemy mieć poprawiony nastrój, ale mamy zaburzenia pamięci. Te zaburzenia pamięci, one są czasami bardzo... To jest pamięć krótkotrwała. Te zaburzenia pamięci przechodzą, ale jeżeli ktoś używa tej marihuany bardzo dużo, a na przykład jeszcze najczęściej to dotyczy adolescentów w wieku gimnazjalnym, no to wtedy są poważne kłopoty szkolne. Szkody wynikające z tego są znacznie mniejsze niż z tego, jeżeli taki człowiek jest trzymany przez 2 lata w więzieniu, ale oczywiście pewne szkody są. Znowu, bardzo ciekawie to wygląda. Ja pamiętam, że jak ja za dużo zapalę, to mam taki kłopot, że ja nagle zapominam to, co do mnie mówił. I teraz ja nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć. To jest uczucie dość niemiłe. I pamiętam, że kiedyś właśnie w Kurozwękach coś zjadłem, ciasteczko nawet w tej niepowodzie, i ciasteczko miało więcej marihuany, się spowiem, i nagle przychodzi do mnie miły człowiek, mówi: panie profesorze, czy mogliby mieć wywiad do telewizji? Kurczę blady. Byłem tak skoncentrowany, żeby wiedzieć, o co było pytanie, żeby nie zapomnieć po początku tego, co mówiłem, o co w ogóle chodzi rozmowa. Wyszedłem zresztą z druzgotem, powiedziałem: kurczę blady, wiedziałem, że kiedyś już się musi moja taka zdolność nawiązywania kontaktów z widzem kompletnie załamać i to jest ten moment. Po czym oglądałem to na YouTubie. Piękny, klarowny wywiad, zupełnie nie do poznania, mówiłem jak normalny, a może nawet lepiej. Także znowu, sam się oceniałem znacznie gorzej niż,
niż to było w rzeczywistości. Ale to niewątpliwie są dość poważne kłopoty, prawda? Oczywiście właśnie zaburzenia percepcji, zaburzenia równowagi, dlatego też są kłopoty takie, że nie bardzo można na przykład, właśnie nie bardzo można, w ogóle nie można operować sprzętem ciężkim, prowadzić samochody i tak dalej, bo tutaj człowiek jest zupełnie, tak powiem, nieszczęśliwy. Teraz, a więc ten THC, to jest najbardziej znana substancja, tetrahydrokanabinol, prawda? W konopiach oczywiście występuje ponad 400 różnych substancji i z czego co najmniej 80-85 ma działanie biologiczne, w jakim wpływa na różne tkanki, niekoniecznie na mózg. Także konopie są jak gdyby olbrzymią kopalnią takich rzeczy, prawda? I z medycznego punktu widzenia, prawda, ważny przede wszystkim jest tetrahydrokanabinol i jego związek dość zbliżony, kanabidiol. Kanabidiol, on nie daje efektów psychotropowych, natomiast w pewien sposób zmienia akcję mózgu, na przykład ma silne działanie przeciwdrgawkowe, co jest rzeczą wykorzystaną, może najbardziej wykorzystywaną właśnie w konopiach, a przede wszystkim, co było podstawą tego, że konopie w ogóle w tej chwili są legalizowane w coraz to większej liczbie krajów na świecie, prawda? I kanabidiol i taki jego produkt jeszcze rozpadu, prawda? To są rozkładu, są takie ważne substancje, ale tego jest w ogóle bardzo, bardzo wiele. Te dwa najważniejsze, to jest właśnie ten diabełek, tetrahydrokanabinol i aniołek, kanabidiol, prawda? Dość podobne w budowie, prawda? I to jest dość ciekawe, że w niektórych przypadkach my normalnie używając zwykłych preparatów z marihuany, my pobieramy obie substancje. Otóż one w niektórych wypadkach, w niektórych działaniach wspomagają się wzajemnie, mają działanie synergistyczne, na przykład przy bólu, natomiast czy przy padaczce, hamowanie padaczki, natomiast w niektórych mają antagonistyczne, na przykład kanabidiol, on hamuje działanie psychosomatyczne tetrahydrokanabinolu, czyli my po prostu psychotomimetyczne, czyli po prostu zmniejsza objawy halucynacyjne i zaburzenia percepcji świata. Co jest ciekawe, że w tej chwili można wyprodukowano różne szczepy konopi z różnymi relacjami, w składzie procentowym, takie, które zawierają znacznie więcej CBD albo znacznie więcej THC i te można dobierać potem konopie o odpowiednim właśnie stosunku tych dwóch ważnych czynników, co ma może znaczenie w medycynie. Teraz powiedzmy sobie o pozytywach, bo ja będę mówił o pozytywach, będę mówił o negatywach i będę mówił jeszcze o fobiach z tym związanych. A więc jeżeli chodzi o pozytywy marihuany, to mamy, że marihuana cieszy i leczy. To są te dwie pozytywne rzeczy. Palenie marihuany, ono rzeczywiście daje przyjemność, dlatego, bo THC pobudza właśnie układ nagrody. Przez to tak samo tego, prawda? Wybitni, prawda, tego, prawda, te przeżycia zmysłowe, tu akurat jest chyba Kurt Cobain, prawda, i tutaj bardzo wielu, zwłaszcza muzyków, ale tak samo malarzy, oni stosują różnego rodzaju środki psychotropowe. Jak będę miał kiedyś wykład o kreatywności, o sztuce, to wtedy o tym też będziemy mogli wspomnieć. Ale my wiemy, doświadczenia na małpach mówią, że naprawdę THC daje nam przyjemność. Jeżeli mamy takie urządzenie, w którym tu trzymamy właśnie jakąś taką małpkę, jakąś taką samirię, prawda, i teraz ta małpa jak naciśnie, tutaj dźwignie, to z aparatu wstrzyknie się do naczyń krwionośnych troszeczkę tetrahydrokanabidolu, to małpa odczuje przyjemność i jak już małpa to się zorientuje, to zaczyna to naciskać. I my po ilości naciśnięć możemy się zorientować, czy małpa coś lubi, czy nie. To jest w ogóle metoda sprawdzenia obiektywnego, jak gdyby, a właściwie obiektywnego sprawdzenia, czy subiektywnie coś małpa lubi, czy czegoś małpa nie lubi. No i właśnie te doświadczenia wykazały, że naprawdę tetrahydrokanabinol daje uczucie przyjemności. Podobnie zresztą jak i endogenny anandamid też daje takie uczucie przyjemności. Teraz marihuana, ona ma olbrzymi potencjał terapeutyczny dzięki temu, prawda? Te efekty jeszcze są bardzo różnego rodzaju. Na przykład rozszerzenie oskrzeli. Wydaje się, że palenie dymu powinno raczej powodować kaszlenie, ale okazuje się, że ataki astmy można przerwać paląc marihuanę. I były takie produkty lecznicze Astmosan,
papierosy, które się paliło, ja podejrzewam, że one zawierały właśnie susz z kwiatów konopi. Moja ciocia w tej okupacji miała jakąś takie listki i jak miała atak astmy, ona miała astmę sercową, to właśnie te listki się wysypywało na talerzyk, podpalało i ona je wdychała i atak astmy przechodził. Więc niewątpliwie takie działanie przy astmie. Dalej, działanie przeciwwymiotne. To jest bardzo istotne przede wszystkim dlatego, jak się stosuje leki, które powodują nudności wymioty. A to są niektóre leki przeciwnowotworowe, na przykład cysplatyna, która jest lekiem z wyboru przy raku sutka. One mają tak silne działanie wymiotne, że część pacjentek rezygnuje ze stosowania leku ratującego życie, ponieważ nie może znieść tego uczucia nudności i tych wymiotów. Są w tej chwili drogie leki przeciwwymiotne, które tam działają, ale wypalenie jednego skręta znosi właśnie nudności, znosi wymioty, a więc rzecznik jest bardzo dobra. Dalej oczywiście są też takie pobudzanie apetytu. Dlatego ona jest też stosowana w różnych miejscach. Rzeczywiście to jest nie. Ale tak samo tutaj są, prawda, na przykład ciśnienie śródgałkowe w oczach, czyli główna przyczyna jaskry. Jaskra jest główną przyczyną właściwie ślepoty w tej chwili w społeczeństwie. To też właśnie w sądy amerykańskie, dokładnie Sąd Najwyższy Dystryktu Kolumbii, właśnie w jakiejś sprawie o hodowanie marihuany uwolnił tego człowieka, który miał tam kilka krzaków konopi na balkonie, od kary, mówiąc, że zło, którego ten człowiek próbował uniknąć, a mianowicie ślepota, jest znacznie większym złem niż naruszenie przepisów dotyczących uprawy konopi. I tak widać, że tu bardzo wiele rzeczy, oczywiście działanie przeciwbólowe jest szalenie ważne. Także konopie mają rzeczywiście, my to sobie szczegółowo omówimy, bardzo wiele takich zalet. Na co teraz można było próbować? Te wszystkie, to o czym w tej chwili mówię, są głównie rzeczy na poziomie eksperymentalnym albo nawet spekulatywnym. Ale jednak, gdzie próbowano coś robić? Próbowano stosować, idąc od głów do stóp, prawda? Od glejaków w mózgu, czy jaskry, prawda? Przy chorobie Alzheimera, dlatego, bo okazuje się, że spalenie konopi zmniejsza natężenie procesów neurodegeneracyjnych, przy bólach typu fibromialgii, bardzo trudnych, przy astmie, o czym wspominaliśmy, czasami przy dystonii mięśniowej, przy zapaleniach wątroby spowodowanych wirusem typu C, podobno dobre efekty w cukrzycy, przy świądzie, w osteoporozie, o czym powiemy, bo to akurat nie jest w tej, wydaje się, dość dobrze udowodnione, prawda? W zakażeniach tymi gronkowcami odpornymi na antybiotyki, ale tak samo właśnie i to jest najczęściej, kiedy ludzie stosują to w stwardnieniu rozsianym, dlatego, bo w stwardnieniu rozsianym to jest zmniejszenie bólów związanych ze spastycznością i to jest może grupa pacjentów, która najbardziej się domaga stosowania marihuany, legalizacji, bo i to jest największa chyba grupa ludzi, która nielegalnie używa w Polsce i na świecie, są właśnie chorzy ze stwardnieniem rozsianym, ale tak samo przy stwardnieniu zanikowym bocznym, prawda? I przy wielu innych próbowano przy zespołach Tureta stosować, prawda? No, jest bardzo wiele takich schorzeń, przy których próbowano to stosować. Które rzeczy wydają się najciekawsze? Glejaki. Dlaczego glejaki się wydają ciekawe? Mało jest dowodów na to, że na pewno to pomaga, natomiast jest absolutnie pewne, że rozwój glejaka to jest szybka śmierć i właśnie na glejaki my normalnie nie mamy sposobu. Nawet leczenia operacyjne dają bardzo marne wyniki, one się szybko radzają, bardzo trudno je wytłuc przy radio, chemii. Właściwie glejak to był wyrok śmierci. I normalnie jak się rozpoznawało glejak, to taki pacjent można było liczyć, że pożyje 5-6 miesięcy. Okazuje się, że po zastosowaniu oleju konopnego, ja sam rozmawiałem, nie tylko rozmawiałem, stałem na dachu Ganjibusa i przemawiał koło mnie facet, któremu glejaka rozpoznano 9 czy 10 miesięcy przed tym, zanim się spotkałem. Ten człowiek już naprawdę powinien nie żyć, a zachował się zupełnie normalnie. Stwierdzono mu, że ten glejak się kompletnie cofnął. Ja wiem, że większość tych badań są takie badania jednostkowe, czy jak my to mówimy, badania, wyniki anegdotyczne. Ale wszystkie wielkie odkrycia, jakie mieliśmy, zyskane przez różne wiedźmy, czarowników, szamanów i tak dalej, zaczynały się od anegdoty, a potem
część z nich działała, a część nie. Glejak wydaje się w każdym razie w tej chwili jest jedną z takich przypadków, w których naprawdę nie ma niczego lepszego. To jest po prostu ryzyko. Niestosowanie jest pewna śmierć, stosowanie jest szansa na to, że tej pewnej śmierci się unika. Jaskra jest dość popularnie używana też. To jest, na jaskrę mamy wiele różnych chorób. Też jaskra nie jest specjalnie dobrze na to, ale jaskra, o czym sam wiem z własnego przypadku, jest bardzo, bardzo ciężką i taką męczącą chorobą, która potem stopniowo wyłącza człowieka z życia. Właśnie stwardnienie rozsiane, prawda, też choroba, która kompletnie jak gdyby wyrzuca z życia ludzi, a tu daje się żyć. Z tych innych rzeczy jeszcze chciałem zwrócić uwagę właśnie na osteoporozę, dlatego, bo osteoporoza to jest ciężki przypadek. Bardzo duża liczba osób starszych, zwłaszcza kobiet, ma kłopoty właśnie z tą osteoporozą, te różne rodzaje złamania kości i tak dalej. Okazuje się, że bardzo dobrze te rzeczy są odbudowywane. A więc jakie takie w tej chwili były proponowane terapeutyczne stosowanie marihuany? W anoreksji, właśnie wtedy ona zwiększa apetyt, prawda, zwiększa pobieranie pokarmu, prawda, te receptory, bo mówiłem, prawda, w sumie, że są dwa receptory, CB1 i CB2, to jest naprawdę receptor, który gra rolę w tej ośrodkowej regulacji łaknienia. My więcej jemy, tu się próbuje to leczyć. Nudności i wymioty, właśnie jak mówiłem, właśnie te preparaty marihuany, przede wszystkim przy tych nudnościach związanych ze stosowaniem cyklosporyny, prawda, i innych leków. Przy bólach ona ma działanie przeciwbólowe, wydaje się, że warto preparaty marihuany kombinować z innymi środkami, zwłaszcza kiedy inne środki zawodzą albo i wtedy można wzmocnić. Ja na przykład wiem, że już pacjentka nie działa na ketonal, nie reaguje na morfinę, to dodanie jeszcze marihuany, to są zwykle już stany bliskie stanów terminalnych nowotworowych, to dodanie marihuany może zmniejszyć ból, na dodatek podnosi nastrój, czyli mamy jak gdyby dwojakiego rodzaju, dużo tych pozytywnych efektów leczniczych marihuany, można się zastanawiać, czy nie są po prostu spowodowane tylko tym, że się podnosi nastrój pacjenta, że to ma jakby działanie placebo. No ale placebo to jest realne działanie i nam nie o to chodzi, żeby zrobić poprawę taką papierową, tylko żeby się chory czuł lepiej, czy żeby odszedł w lepszej sytuacji, godnie i bez bólów, prawda? A nie to, czy konkretnie jest jakaś organiczna duża zmiana. I dbanie o psychikę pacjenta, zwłaszcza właśnie w ciężkich chorobach czy stanach terminalnych, jest rzeczą równie ważną, jak dbanie o jego ciało, prawda? A więc to stosuje takie rzeczy, jak na przykład właśnie neuralgia nerwu trójdzielnego. Straszna historia, prawda? W bólach nowotworowych tak samo wydaje się, prawda? Także nie ulega wątpliwości, że przy wielu tych, tutaj jest osteoporoza, ona jest, to tutaj preparaty marihuany działają dlatego, że mamy ten drugi receptor CB2, który jest receptorem głównie obwodowym, ale on właśnie, ten receptor CB2, prawda, one, które się znajdują na kościach i kości są budowane i niszczone przez dwa typy komórek. Osteoblasty są komórki, które budują tkankę kostną i osteoklasty, które je niszczą. Otóż marihuana powoduje aktywację osteoblastów, komórek tworzących i hamowanie komórek niszczących osteoklastów i wydaje się, że ona może być bardzo właśnie skuteczna przy takiej historii. No w ośrodkowym układzie nerwowym to właśnie ten układ endokanabinoidowy, właśnie ten ogólnie hamujący, próbowano go stosować przy na przykład chorobie z Parkinsona tak samo, przy stwardnieniu rozsianym, o tym mówiłem, przy pląsawicy Huntingtona, no właśnie, że mamy takie ogólne hamowanie. Przy stwardnieniu rozsianym przede wszystkim taką istotną rzeczą jest hamowanie spastyczności i bóli związanych ze spastycznością, a może nie poprawa samego procesu chorobowego, no ale właśnie pacjent cierpi ze względu na to, że proces chorobowy powoduje właśnie bóle. Przy dyskineza różnego rodzaju, na przykład przy chorobach Parkinsona, przy zespole Tourette'a, przy chorobie Huntingtona, tu ciągle wygląda na to, że te późne dyskinezy, na przykład tak dalej, takie, że na przykład pacjent nie panuje nad własną twarzą, wywala na przykład język bardzo i tak dalej, tu znowu widać korzyści, prawda? Przy stwardnieniu zanikowym bocznym, prawda?
To tu robiono, zresztą tu były tak samo badania, bo dużo tych rzeczy badano tak samo na myszach. To nie jest tak, że te dużo rzeczy, dużo działań preparatów marihuany robiło się właśnie na zwierzętach laboratoryjnych i cały problem jest tego, że niektóre doświadczenia się łatwo przenoszą na ludzi, a inne nie, bo zwierzęta reagują inaczej niż ludzie. Ale w każdym razie stosowana marihuana właśnie w ALS, w bocznym z tym, ona na pewno daje mi relaksację, prawda, ułatwia oddychanie w tym, prawda, zmniejsza ból, zmniejsza ślinienie się i tak dalej, to jest bardzo korzystne. Przy padaczkach, no to może była jedna z najbardziej znanych rzeczy, bo pewne specjalne typy padaczki, zwłaszcza padaczka niemowlęca typu zespołu Dravet, to o co właśnie wybuchła ta straszliwa awantura z doktorem Bachańskim i w Instytucie Matki i Dziecka. Zespół Dravet rzeczywiście tam daje, marihuana daje fantastyczne wyniki. Ja rozmawiałem i z Bachańskim, i z Dorotą Gudanic, z matką tego mojego Maxa, i z innymi ludźmi. Rzeczywiście ilość atrofów epileptycznych przy chorobie Dreveta to jest kilkanaście do kilkadziesiąt ataków epileptycznych dziennie. Dziecko się nic nie może uczyć, bo po każdym ataku epileptycznym następuje amnezja, prawda? Więc w ogóle wszystkie ślady pamięciowe na jakiś czas znikają, a jakby się zaczynało odbudować, to przychodzi następny atak epileptyczny. Tutaj, prawda, po tym to spada do 2-3 ataki na miesiąc, prawda, albo jeszcze mniej. Tak, tu nie ulega wątpliwości i zwłaszcza ponieważ na ludzi bardzo działa nieszczęście dzieci, to właśnie przykład w Polsce Maxa Gudańca, w stanie Colorado też takiej małej dziewczynki, to były sztandarowe przykłady, dzięki którym udało się tę marihuanę wprowadzić do pierwszy krok do lecznictwa, bo starcami to się mało ludzi przejmują, ale dziećmi na szczęście bardzo. Przy chorobie dwubiegunowej dużo chorych twierdzi, że im czy maniakalno-depresyjnej, że im tak samo polega marihuana. Przy schizofrenii sprawa jest bardzo ciekawa, bo lekarze niektórzy twierdzą, że palenie marihuany powoduje wytworzenie schizofrenii. Rzeczywiście przy dużych ilościach marihuany można mieć taką psychozę, która przypomina schizofrenię. Zresztą schizofrenicy używają dość dużo marihuany i traktują to jako samolecznictwo. Wydaje się w tej chwili, że palenie marihuany może przyspieszyć, sprecypitować początek schizofrenii. Schizofrenia jest chorobą, z którą się rodzimy, bo ona zwykle to już jest kwestia w drugim trymestrze ciąży. Coś się podziało z budową naszego układu kory mózgowej, ale w każdym razie no sprawa jest wątpliwa. Część lekarzy uważa tak. Co jedna rzecz, o której można powiedzieć, dlaczego wydaje się, że schizofrenia nie jest powodowana przez marihuanę, to jest to, że gdyby była, to liczba osób chorych na schizofrenię powinna znacznie wzrosnąć, na przykład pomiędzy rokiem 1960 a 2016, prawda? Bo przynajmniej w Polsce. W Polsce w latach 60. marihuana była praktycznie nieznana. A w tej chwili mnóstwo osób się z nią zetknęło. Nie drgnęło. Schizofrenia w dalszym ciągu, jak była, jak jest praktycznie na całym świecie, to jest 1% populacji. Także nic nowego. W zespole stresu pourazowego stosowano z dobrymi wynikami schizofrenii marihuanę. Być może dlatego, że ona właśnie robi uszkodzenia pamięci, a wydaje się, że to, co na przykład jest tak samo proponowane, żeby uniknąć zespołu stresu pourazowego, czyli propranolol, to także jest zaburzenie pamięci wydarzenia stresowego i w związku z tym nie ma potem tego później konsekwencji. Zresztą my w ogóle bardzo często dobrą metodą na stres jest próba zapomnienia i taką ludową metodą to jest alkohol. Na frasunek drobny trunek. Proszę zobaczyć, jak na przykład alkohol ma pozytywny efekt na stypie, prawda? Przychodzimy smutni, zaczynamy pić, nastrój się rozluźnia, nieboszczyka wspominamy prawie jak osobę żywą, raczej myślimy o miłych anegdotkach, zostawiamy miłe wspomnienie tej osoby, a nie wchodzimy w takiej głębokiej depresji. Zapominanie jest bardzo korzystną rzeczą wielu parę. Depresja przy lękach, przy bezsenności, wszędzie tu wygląda to. O astmie właśnie też powiedziałem, prawda? W ciągu kilku minut, prawda, po inhalacji marihuany rozszerzają się skrzydła i przerywa się atak astmy. Jaspra, znowu mówiłem, główna przyczyna śledzi, prawda?
choroba Leśnińskiego, Crohna w tej chwili. Bardzo trudna do leczenia choroba, bolesna choroba przewodu pokarmowego. Takie zapalenie jelit. Na to znowu, jak się okazuje, jedyną najskuteczną rzeczą, albo szybko działającą, to jest właśnie palenie marihuany. I znowu w Polsce też były przypadki skazania ludzi, którzy z Leśnieckim, Crohnem, którzy stosowali marihuanę. A to naprawdę jest jedna z takich możliwości czynienia. Przy nowotworach przede wszystkim oczywiście efekty paliatywne, ale wydaje się, że tak samo marihuana może zmniejszać proliferację neuronu. Przy chorobie Alzheimera proponuje się stosowanie właśnie kanabinoidów, dlatego, bo tetrahydrokanabinol blokuje z jednej strony cholinesterazę, czyli ten enzym, który będzie rozkładał nam ten neuroprzekaźnik, który jest potrzebny do pamięci i którego wzrost w chorobie Alzheimera nam bardzo właśnie przeszkadza, prawda? Ale on tak samo zmniejsza zaburzenia behawioralne u chorych na Alzheimera. Także wydaje się, że no właśnie, to sądzę, że po prostu normalnie taka starość, to jednak przy tym. Tu warto zwrócić uwagę, że młodzież w tej chwili patrzy dalekowzrocznie i te badania prewencyjne już znacznie wcześniej, przed wiekiem robi i uważam, że to jest w pewnym sensie rzecz pozytywna, prawda? No. Strategie leczenia marihuany jest bardzo ciekawa. To jest w Polsce Fundacja Doroty Gudaniec, krok po kroku, gdzie próbuje się wprowadzić, żeby zrobić legalne, standardowe preparaty marihuany przygotowane według takich wskazań jak leki zielarskie, jak leki herbapolu. Tak samo jak się pije herbatę z miłorzębu na przykład, czy z macierzanki, żeby tak samo była herbatka, czy jakiś tam, jakiś preparat, to tam był akurat olej pewno z marihuany. I to jest jedna metoda zakładająca jeden lek na wszystkie te niebezpieczeństwo, które przeciwnicy tego mówią, że to byłaby jednak komercjalizacja marihuany i chociaż obecnie marihuana jest bardzo droga, to wtedy pozostałaby droga. Teraz druga metoda, którą próbuje na przykład Fundacja Phoenix, to jest coś innego. Tamci ludzie wierzą, ona główne badania tam robią w Izraelu. Tam jest wiara, że trzeba do każdego kolejnego przypadku, na przykład stwardnienia rozsianego czy jakichś innych tych, dobrać roślinę o odpowiednich parametrach, to znaczy o odpowiednim stężeniu THC i CBD, które można metodą hodowlaną zrobić. W Izraelu jest około, jeżeli się nie mylę, 69 chyba mają takich szczepów konopi i teraz bada się różnego rodzaju szczepy, działanie na pacjenta, pacjent to jest dzienniczek, po paru miesiącach ustala, która kombinacja jest najlepsza i wtedy pacjent dostaje nasiona z tego szczepu i już sobie sam sadzi roślinę. Sam marihuana sadzona u siebie w domu, w doniczce albo w ogródku, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Pewność, że nie jest ona zepsuta czymś innym. Marihuany nie należy kupować na czarnym rynku, bo naprawdę nie wiadomo, co w środku się kupuje. W nielegalne substancje właśnie, tak, nikt nie kupuje nielegalnego alkoholu, bo to akurat nie może być skażony metanol. Dobre. Powiedzieliśmy o pozytywach, przede wszystkim w leczeniu, mniej o efektach socjalnych, natomiast są negatywy oczywiście. Uzależnia i szkodzi, ale mniej niż się spodziewamy. To uzależnienie, tetrahydrokanabinol rzeczywiście aktywuje układ nagrody, stosowanie jest dla większości użytkowników przyjemne i jak zwykle w takich wypadkach może dojść do uzależnienia. Ale czy marihuana naprawdę uzależnia? Otóż jak porównamy, jak silnie uzależniają poszczególne substancje, a no dokładnie nie tyle jak silnie, tylko jaki procent ludzi używających regularnie daną substancję dla przyjemności uzależni się, to widzimy, że marihuana jest tutaj stosunkowo nisko. Alkohol na przykład uzależnia 15% ludzi, którzy mają swobodny dostęp do alkoholu i piją. Więc 15% Polaków jest alkoholikami, nie może żyć bez alkoholu. Co to znaczy? 85% może spokojnie żyć i cieszyć się, pójść na winko, czy na piwo, prawda, czy nawet napić się wódeczki, prawda, a od czasu do czasu się w ogóle upić, żeby sobie zapomnieć o smutkach, bez niebezpieczeństwa uzależnienia. Najsilniej uzależnia nikotyna, właśnie papierosy. One uzależniają ponad 30% używających. Marihuana jakieś 9%, prawda? A więc nie jest aż taka zła. Jak robi się taki wykres, jaka jest szkodliwość i jaka jest siła uzależnienia, to marihuana się pracuje w tej grupie, która ma minimalną szkodliwość i średnia siła uzależnienia. Czy może szkodzić? No,
Oczywiście, że trochę może, prawda? Dlatego, bo na przykład będzie uszkadzała te funkcje motoryczne, pewne funkcje poznawcze, to działanie w mózgu. W hipokampie będzie upośledzać procesy pamięciowe. W korze mózgowej upośledza oczywiście pewne procesy poznawcze. Zaburzenia pamięci. Nowsze dane, bo to też bardzo dużo wyników zależy od nastawienia badacza. To też jeszcze powiedzmy, uczeni wcale nie jesteśmy aż tak obiektywni. Znaczy, zawsze wiemy, że doświadczenie może się zepsuć i zepsute doświadczenie wyrzucamy. A teraz od nas zależy, które doświadczenie uważamy za zepsute, a które nie. Prawda? Możemy być albo uważać, że takie, które nam popierają naszą tezę, to raczej są prawidłowe, a raczej zepsuły się te, które przeciwdziałają. Nie ma takiej pewnej obiektywności, także tu trzeba zobaczyć. Tym niemniej nowsze badania nad marihuaną są niespójne, prawda? Wydaje się, że uszkodzona jest pamięć tylko krótkotrwała i te efekty są zasadniczo przemijające, prawda? Bo bardzo ciekawe badania, jak badano, jaki wpływ powoduje marihuana u kobiet w ciąży, na płody. Ale to było takie badanie, w których porównywano, jak działa u kobiet na płody, kobiet, które w czasie ciąży paliły alkohol, piły alkohol, paliły tytoń i paliły marihuanę. I stwierdzono, że to wszystko powoduje pewne drobne, subtelne zmiany behawioralne w porównaniu z kobietami, które nie stosowały niczego. Ale mnie się wydaje, że to nie jest kwestia działania leku, tylko po prostu grupa kobiet, która w czasie ciąży bardzo uważa, niczego nie bierze, to jest grupa kobiet troskliwych. Grupa kobiet, które w czasie ciąży piją, palą i jarają, to jest grupa matek niefrasobliwych. No więc to jest troszeczkę inna populacja. No i nic dziwnego, że dziecko po matce też może troszeczkę inaczej się tak zachować. Tak. Znaczy zawsze jak się robi takie badania, co innego jak się robi badania losowe na zwierzętach. U ludzi zawsze raczej, co wchodzi w daną populację, jak to, że mamy odpowiedni typ populacji, może zmienić zachowanie. Te badania w schizofrenii, to już właśnie mówimy, to było bardzo sporo badań, rzeczywiście jednak mogą być takie zburzenia, ale jak spróbowano zobaczyć, jakie są efekty, to w zależności od genetyki, a konkretnie w zależności od tego, jakie są alele w takim genie, który koduje nam katecholotrenometylotransferazę, czyli enzym, który nam odpowiada za niszczenie pewnych neuroprzekaźników. W zależności od tego u osób, które mają takie normalne geny, to mniej więcej równie silnie, prawda, mamy do czynienia, używający marihuany i nie używający marihuany, mają mniej więcej podobne wyniki, jeżeli chodzi o tą schizofrenię. Natomiast u osób, które mają pewną inną kombinację, taką rzadziej występującą, taką z dwoma podstawnymi walinami, okazuje się, że w tej osoby to jest coś takiego, że osoby nie używające marihuany mają znacznie niższy incydenty schizofrenii niż osoby z układem MET-MET, natomiast osoby używające mają znacznie wyżej. A więc znowu wiemy, że mamy kombinację genetyki i używania. Nie, ale to na pewno nie znaczy, że marihuana to jest korzystna, prawda? Zespół amotywacyjny, występujący zwłaszcza u młodych ludzi. Ten zespół amotywacyjny jednak tak samo na przykład występuje przy uzależnieniu od gier komputerowych czy tego, istnieje dość niebezpieczne, prawda? Zaburzenia sprawności motorycznej, percepcji, to jest bardzo ważna historia, bo tu są właśnie wypadki samochodowe i tak dalej. Tu niewątpliwie używanie marihuany jest tak samo szkodliwe jak używanie alkoholu, a trzeba pamiętać, że THC pozostaje znacznie dłużej we krwi niż alkohol. Ale wreszcie teraz jakie fobie, bo najgorsze, że marihuana powoduje, że społeczeństwo się boi i to właśnie fobie, a nie marihuana są groźne dla użytkowników i dla społeczeństwa. Bo w ogóle walka z marihuaną to była bardzo ciekawa historia. Walka z marihuaną zaczęła się w Stanach mniej więcej w latach 30., a i głównym tego bojownikiem był właśnie Anslinger, który był pierwszym komisarzem Federalnego Biura Narkotyków. Otóż w tym czasie była ciekawa sytuacja polityczno-społeczna, zniesiono prohibicję. Efekt był taki, że alkohol stał się dozwolony, ale co gorzej, mnóstwo wyszkolonych policjantów i agentów w śledzeniu alkoholu zostało bezrobotnych. Z drugiej strony w tym czasie zaczęto coraz bardziej odczuwać kłopot z uchodźcami z Meksyku. Właśnie ta fala uchodźców przyszła już w latach nastych, tych rewolucji meksykańskich,
A ci uchodźcy z Meksyku, no uchodźcy, tak jak my traktujemy na przykład uchodźców z Magrebu, prawda, zawszeni, chorzy, brudni, gwałcą i tak dalej, to jeszcze na dodatek oni używali marihuany tradycyjnie. W związku z tym jakoś połączono tę marihuanę z tym, na dodatek jeszcze duża walka, które, co używać do produkcji papieru, konopi czy drewna. Koncern Hersta wykupił lasy po to, żeby właśnie mieć papier do gazetowy, w związku z tym jeszcze tam ta, stąd się walka z marihuaną. I Amsinger łapał się, prawda, jego poglądy to właśnie było takie, to refil, to się nazywało wcześniej takiej tej, prawda, że on to jest naprawdę ciemna strona, prawda. Marihuana powoduje, a dlaczego? Bo ona powoduje to, że czarnuchy myślą, że są równie dobrze jak biali. To było, pamiętam, południe Stanów Zjednoczonych, lata 30. To było najgorsze, prawda? Właśnie Amsinger twierdził, jak to było ten, prawda? Większość palaczy marihuany są murzyni, latynosi, jazzmeni, kabareciarze, prawda? Ich szatańska muzyka, prawda, jest właśnie napędzana marihuaną, prawda? Marihuana palona, zwłaszcza przez kobiety, ona wzbudza w nich żądzę seksu i doprowadza do tego, że z murzynami żyją białe kobiety. No a to już sami państwo rozumieją, że to naprawdę jest koniec świata. Także ewidentnie wobec tego na tej kampanii, prawda, to jest narkotyk, który powoduje szaleństwo, przestępczość. Te filmy, które ja oglądałem, takie Refuge Madness na przykład, doskonale o tym mówi, prawda? Wielu mówi, że ten system jest rasistowski, ale nie mówią o tym, co jest rzeczywiście głównym powodem, prawda? I to rasizm właściwie. Dlatego jest prowadzony do walki z narkotykami, że to obce, niższe rasy wprowadzają narkotyki. No i zaraz wielka wojna propagandowa. I ta wojna, to był właśnie taki film Refuge Madness. On został potem zmieniony w taki fantastyczny, śmieszny taki film kabaretowy, taki musical, ale oryginalny film jest też śmieszne, chociaż dawniej w niego wierzono. Można go znaleźć na YouTubie. Ale jest to propaganda, prawda? Propaganda właśnie tu, dawniej, piękna, młoda i tego, po 4 latach co się z tej kobiety zrobiło. A to człowiek przed marihuaną, szczęśliwy, z dobrą pracą, pięknym domem, kochającą żoną, a po marihuanie bezdomny, porzucony przez przyjaciół i tak dalej. A czym się zajmują w wolnym czasie normalni ludzie? No głównie spotykają się z przyjaciółmi, ukochaną muzyką, prawda, uprawiają sporty, prawda, pomagają innym, prawda, hobby. A palący marihuanę, morderstwa, pedofilia, cyberterroryzm, kradzieże, no i sianie nienawiści, prawda. No i tego, czy marihuana rzeczywiście zabija, prawda? No to jest taki typowy plakat. Co by pomyślała twoja matka, gdybyś zobaczyła ciebie martwego, prawda? Bardzo piękny plakat. Marihuana nikogo nie zabiła, chyba że worek z marihuaną komuś spadł na głowę. Dokładnie mówiąc, może, no a to taki dowód astronomiczny, prawda? Jak sobie zobaczymy, na różnych planetach ludzie umierali tylko na Ziemi, prawda? Na Ziemi umarło od początku już 120 miliardów ludzi, na innych nie ma. A gdzie występuje marihuana? Tylko na Ziemi. To nie może być przypadek, prawda? Ewidentnie dowód mają państwo, powiedziałbym, wszechświatowy. A czy ona naprawdę zabija? Otóż jak robiły amerykańskie badania, mówi, że tytoń powoduje około 440 tysięcy śmierci rocznie. Zła dieta, prawda, albo przejedzenia, około 400, alkohol 80 parę tysięcy, prawda, leki apteczne mogą być czasami bardzo niebezpieczne. Są takie leki, które naprawdę właśnie wśród tych naszych leków przeciwbólowych, jeżeli są osoby uczulone na niektóre leki, to tam mogą nagle umrzeć na ostre zapalenie wątroby, a te leki są dostępne wszędzie i są propagowane, prawda? Aspiryna, oczywiście wrzody żołądka, z marihuany nic nie wiadomo. Fistaszki, zatknięcie fistaszkami, są około 100 wypadków śmierci w Stanach, czyli marihuana jest bardziej niebezpieczna niż fistaszki. Kawa, aspiryna, prawda? Paracetamol, on naprawdę groźny w Europie, to trzeba uważać właśnie jak się kupuje leki w aptece, leki przeciwbólowe. Marihuana wygląda spokojnie. Jak przeglądałem prace, które mówiły o przypadkach, teraz już poważne prace naukowe, one wszystkie były w nie bardzo
popularnych, nie bardzo wysoko cenionych czasopismach, głównie tylko dotyczących medycyny sądowej, prawda? I tutaj mówiono, raz znaleziono 6 przypadków, raz 2 przypadki, w których śmierć wiązano, i to była głównie śmierć sercowa, związana z przedawkowaniem marihuany. Jak na miliony osób używających marihuany, naprawdę to jest praktyczne. No teraz my chcemy rozstrzelać tą marihuanę, prawda? Ale też proszę zobaczyć, jak na przykład, co spowodowała walka z marihuaną. Gwałtów wprowadzono Drug Omnibus Act. Nagły wzrost ludzi w więzieniach, prawda? A więc to, oczywiście w Ameryce więzienia są instytucją dochodową, prawda, bo one są prywatne, to też nic dziwnego, prawda? Jak powiem, alkohol i marihuana, prawda? Alkohol, prawda, powoduje agresję, sikanie, żyganie, prawda, ale jest legalny. A marihuana po prostu, leżymy spokojnie, śmiejemy się, prawda, jemy, prawda, ale jest nielegalne, prawda? Taka ładna historyjka, jak siedzi dwóch emerytów na ławce w parku, na przykład 3 studentów. Jeden mówi, no patrz, biedne studenty, w trójkę palą jednego papierosa. A mówi, no tak, ale dzielne chłopaki śmieją się, nie narzekają, prawda? No takie są, tak to nic wygląda. A tu właśnie to alkohol, prawda, bo zupa była zasłona, a tu właśnie po marihuanie. Naprawdę, bo zupa była zasłona, zjadł wszystko i jeszcze się śmiał. Bo tak mniej więcej nie są te szkodliwości marihuany. No i żeby jednak podsumowali jakoś sensownie, prawda, to tak. Marihuana i inne produkty konopi działają pobudzająco na ten endogenny system kanabinoidowy i mają wielki potencjał medyczny, ale tak samo oczywiście i szkodliwy. Ale ten potencjał medyczny, on nie jest wykorzystywany głównie ze względu na lęk przed ewentualnym działaniem uzależniającym marihuany i tym, że marihuana jest traktowana jako rzecz grzeszna w wielu wypadkach, prawda? Franciszek chyba coś takiego mówił, papież, o marihuanie. Siła uzależniająca kanabinoidów jest naprawdę niewielka. Porzucenie nałogu nie jest kłopotliwe. To nie jest tak na przykład z alkoholem, prawda? Powstrzymywanie się przed wprowadzeniem kanabinoidów do medycyny ma na myśli tyle samo sensu, co zakaz transfuzji krwi, prawda? Żeby na przykład rasy nie brudzić, prawda? Krew żydowską nie przyjmowali SS-mani, prawda? Ta cała walka, prawda? Politycy, prawda, ciągle żądają, prawda, żeby to gorzej było z marihuaną i naprawdę te osoby, które najbardziej zyskują z materiału. W tej chwili w Polsce się robi lepsza. Jedna sprawa to była właśnie ta sprawa małego Maxa Gudańca, ale druga to jeszcze tak samo właśnie tego rzecznika SLD, prawda, który właśnie walczy z glejakiem przy pomocy marihuany. No i jeszcze fakt tak samo, że niektórzy twierdzą, że jeden z wiceministrów sprawiedliwości ma dziecko chore na zespół Downa, tak samo tacy ludzie są zwykle dość empatyczni, prawda? Osobiście nie widzę powodów, dlatego by penalizować rekreacyjne stosowanie marihuany, bo tak, rozsądne, prawda, nienarkofobiczne osoby, prawda, one po prostu widzą bezsens zakazu, prawda, bo po pierwsze w ogóle zakaz do niczego nie prowadzi. Proszę zauważyć, że cała walka z marihuaną nie zmniejszyła szybkości rozwoju stosowania marihuany w Polsce. Także ewidentnie, że metody penalizacji, metody kryminalizacji są metodami nieskutecznymi, prawda? Narkofobia uniemożliwia uzyskanie bezpiecznych produktów. W momencie, w tej książce w Konopiach Strach jest opisany przypadek, kiedy właśnie dziewczyna chciała sprawdzić narkotestem, jak wygląda jej poziom THC 24 godziny po wypaleniu skręta i ze zdziwieniem okazało się nagle, że ma wysoki poziom benzodiazepin, których w ogóle nie brała. One były domieszane do preparatu roślinnego po to, żeby zwiększyć efekt uspokajający. Także jak się kupuje, ja sam w rodzinie zastanawiałem się w momencie, w którym moja synowa no, już była w stanach terminalnych, a przestała już działać morfina, czy nie dokupić marihuany. Doszliśmy do wniosku, że nie, bo na czarnym rynku mogłoby się zdarzyć, gdybyśmy kupili materiał, który zawiera dodatkowo amfetaminę i te bóle jeszcze by się zwiększyły, a nie uchroniły. Po prostu brak tej możliwości. Jedyna bezpieczna marihuana to jest marihuana hodowana przeze mnie, bo ja wtedy dokładnie wiem, że nikt do mojego krzaczka się nie dobrał, prawda? Oczywiście więzienie ma znacznie większe szkody niż,
niż co innego, prawda? A więc są niebezpieczeństwa, prawda, wynikające z narkofobii i nielegalności marihuany są bardzo wielkie. Po pierwsze mamy konflikt, prawda, użytkownika z prawem. To jest też niedobra rzecz. Także w momencie, kiedy młody człowiek, 18-letni, pije alkohol, on nie ma poczucia, że zrobił przestępstwo. Nie. Młody człowiek, który pali pierwszego skręta, on się staje równocześnie kryminalistą. To nie jest dobra historia, jak on już się czuje zakwalifikowany gdzieś indziej, prawda? To, a co grozi? Grozi utrata wolności, oczywiście. Poniżająca psychoterapia. Ja znam ludzi, którzy zdecydowali się na więzienie za psychoterapię, bo czuli, że psychoterapeuci się na nich tak wyżywają, że żyć nie mogą, prawda? Pewne ścieżki kariery są zamknięte. W momencie, kiedy kogoś się złapie i kto jest skazany za pojedynkę narkotyków. Mnie są tak, kiedyś uczniowie w szkole pytali, panie profesorze, a jeżeli mamy taką sytuację, mamy nauczyciela, który jest zły nauczyciel. I wszyscy wiedzą, i dyrekcja wie, że jest zły, i koledzy nauczyciele wiedzą, uczniowie wiedzą, rodzice wiedzą, nie da się mianowanego nauczyciela wywalić z szkoły, bo kartę nauczyciela. Panie profesorze, czy jest jakaś rada? Mówię, tak, macie władza w waszych rękach, po prostu kupujecie dwie dawki, dwie działki amfetaminy, wrzucacie mu cichcem do kieszeni marynarki, a jak wyjdzie ze szkoły, to dzwonicie na policję, że tutaj facet usiłował wam sprzedać amfetaminę i ma przy sobie towar. Załatwiony, w życiu już. W ogóle stosowanie narkotyków do szantażu, podrzucanie narkotyków do szantażu, to była metoda opracowana przez amerykańską policję właśnie w latach 30, prawda? Niemożność uzyskania pomocy terapeutycznej. Jeżeli ja byłbym uzależniony od czegokolwiek, od morfiny, pójdę do mojego przyjaciela i psychiatry, powiem, słuchaj stary, da jakąś kurację. On oczywiście mi pomoże, bo są kuracje, ale on musi mnie zareportować do PARPy czy do odpowiednika narkotykowego, do biura narkotykowego, że profesor Wetulani jest użytkownikiem czegoś. Tam ja już zawsze tkwię w papierach jako człowiek, który prawdopodobnie popełnił przestępstwo, a w kamie jest narkomanem, prawda? No, zatrucia, prawda, zanieczyszczeniami, to jest bardzo ważne, to jest na przykład, albo są takie kwestie prostych oszustw. Pierwszy przypadek chyba śmierci po LSD, to opisuje Hoffman, to było, że ludzie kupili LSD, myśleli, że LSD, dostali strychninę i oczywiście umarli. Ale czasami są na przykład takie kłopoty, prawda, w syntezie, to zwłaszcza przy meperydynie, na przykład uliczne jakieś produkty, inny produkt powodujący bardzo silne uszkodzenie neuronów. Dalej, przy produkcji na przykład efedryny czy pseudoefedryny stosuje się jako środek utleniający w domowych rzeczach nadmanganian potasu. I to w Rosji w tej chwili, jak na Ukrainie, bardzo dużo zatrucia manganem, manganica mózgu, prawda? Nie, to preparat powoduje jakieś takie historie. Dalej oczywiście, to czasami celowo próbujemy oszukać coś tam, na przykład marihuany, która ma słaby, jak mówiłem, potencjał uzależniający, wzmacniamy metamfetaminą. Człowiek od metamfetamina silnie uzależnia, ale człowiek ciągle myśli, że się uzależnia od marihuany. On nie pali metamfetamina, a efekt właśnie jest taki. Także redukcja szkód wynikających ze skażenia preparatów jest bardzo ważna. Jest taki facet w internecie, który się nazywa Ziggy Nirvana. On zresztą dał taką prostą receptę, którą Państwu polecam, gdyby Państwo chcieli własnym dzieciom poradzić albo coś takiego, jak już palą. Mianowicie, jak się kupuje jakiś preparat marihuany na czarnym rynku, wziąć i wygotować, wodę odlać. THC i CBD są nierozpuszczalne w wodzie, tylko rozpuszczalne w tłuszczach. Natomiast te wszystkie dodatki, które są, właśnie amfetamina, benzodiazepiny, one są rozpuszczalne w wodzie. Jeżeli my wygotujemy taki preparat i wodę odcedzimy, to ten susz, który pozostaje nam, on nie ma zapachu, co dla użytkowników takich jest rzeczą niekorzystną, ale on jest bezpieczny. Także to jest taka jedna z takich metod, którą mówię. Ale w ogóle użytkownicy konopi byli znani, przecież to była nawet wspaniałe sztuki, prawda? Przecież tu akurat zobaczcie ten klub kaszynistów, prawda? To są ci moi poeci mojej młodości, prawda? To znaczy, jak ja byłem młody, oni oczywiście umarli znacznie wcześniej, ale to właśnie Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, prawda? No to byli wszyscy tacy, ten klub kaszynistów, prawda? Zobaczcie, od tego ten klub był w połowie XIX wieku. Zobaczcie, jakie nazwiska. Dumas, Balzac, Gautier, Denerval, Victor Hugo, prawda? W ogóle sztuka na narkotykach
Radzę wszystkim Państwu pojechać zobaczyć w Muzeum Słupsk. Są fantastyczne, fantastyczne obrazy Witkacego. Co jest rzeczą ważną przy marihuanie? Masz zalety, masz szkody. Najważniejsze, żeby nie wylewać dziecka razem z kąpielą. Czyli po prostu rozsądnie podejść do zagadnienia. Nie taki straszny diabeł, jak go malują. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za chwilę. Najpierw pytanie techniczne. Czy ktoś z Państwa jedzie teraz do centrum, żeby porzucić profesora Wetulaniego na dworzec? Ja mogę jechać. Okej. Okay. Dobrze, to nie zamawiamy taksówki. Mam takie pytanie, bo nie znam się zupełnie na mózgu. Gdzie jest przysadka? Bo na tym przysadka mózgowa, bo na tym obrazku nie było jej. Nie. Przysadka mózgowa znajduje się w takiej części szkieletu czaskiego, które się śmiesznie nazywa siodełko tureckie i jest umieszczona właściwie koło wzgórza i koło podwzgórza i to jest taki organ, który po prostu on jest połączony ze wzgórzem i z podwzgórzem i naczynia krwionośne, które idą, one się mieści jak gdyby w sam środku mózgu i te naczynia krwionośne, które idą do przysadki, one powodują, że różnego rodzaju hormony, prawda, na przykład właśnie endorfiny czy oksytocyna, wazopresyna, one produkowane są w neuronach i są grupowane potem w przysadce mózgowej. I ta przysadka mózgowa między innymi, to jest bardzo ważna, produkcja hormonów wzrostu. Jak uszkodzenia przysadki, prawda, hipopituitaryzm, to właśnie między innymi powoduje karłowatość czy coś takiego. To jest, powiedziałbym, że ta przysadka mózgowa jest tym takim jak gdyby drugim, ostatecznym dyrygentem orkiestry hormonalnej organizmu. Pierwszym oczywiście to będzie podwzgórze, które tam tym reaguje, ale drugie to właśnie jest ta przysadka. W samym środku mózgu taki organ, który ma jakby jeszcze dwie części. Część nerwowa i część gruczołowa. Także dość złożony, znany od dawna. I zaburzenia, to w dużo przypadków zaburzenia neuroendokrynnych to właśnie są uszkodzenia przysadki. To mam jeszcze jedno pytanie. Dziękuję bardzo. Czy w celach terapeutycznych trzeba palić marihuanę, czy można jeść ciasteczka? Można jeść ciasteczka. I to tak samo działa? Z pewnym opóźnieniem, ale tak samo. Z tym, że tego, że przy ciasteczkach trzeba uważać, żeby ciasteczka były dobrze zrobione i żeby nie przedawkować. Bo jak palę, to jest minimalna szansa, że ja przedawkuję. Musiałbym zapalić, nie wiem, tam 20 skrętów, czy 10 skrętów, może troszkę silniejszych, bo z marihuaną jest w ogóle teraz bardzo śmieszna historia. Mianowicie, tak prawdę mówiąc, przedtem to było wiadomo, że marihuana, konopie, prawda, w tej marihuanie zajmuje się zwykle około 4% w suszu jest tego tetrahydrokanabinolu. Jak ją palimy, to jeszcze z połowa tego jest spalona w nic i tylko tyle przychodzi do mózgu. Z ciasteczek możemy zrobić, wyekstrahować prawie wszystko i tyle. Natomiast potem zaczęto robić metody selekcji roślin. I na przykład są rośliny, są szczepy, które praktycznie nie mają THC, mają tylko CBD. Ogólnie inne mają tylko THC. Badania wskazują amerykańskie, że w skonfiskowanej marihuanie przeważnie nielegalnie, o właśnie mi mówi, że powinienem skończyć wykład, ale mi się w czasie udało, rzadko kiedy tak robię, to właśnie wtedy najczęściej się dzieje coś takiego, że dawniej to było właśnie 4-5% THC. W tej chwili w tym, co Amerykanie konfiskują, to jest już 11-12%, czyli w ogóle preparaty, to jest trwa, preparaty z marihuany, one są właśnie dlatego, że są nielegalne, że są nie tego. Bardzo trudno jest powiedzieć, który jest dobry, który jest zły. Ciasteczka, natomiast ciasteczka nie powodują takiego zapachu. Pies wywęży ciasteczka także, trzeba uważać to tak, ale można próbować, jak się je bardzo dobrze trzyma w folii i tak dalej, szansa, że pies złapie jest mniejsza. A i psy nie wyczuwają tej konopi wygotowanej. Można jeszcze coś spytać? Czy już pan profesor nie zdąży? Tak, słucham. Można? Tak, tak. Bo ja byłem ciekaw właśnie, jak reaguje tak zwane środowisko psychiatrów i kiedyś miałem okazję zapytać biegłego psychiatry sądowego, no bo ja osobiście miałem dosyć przyjemne doświadczenia z tego, powiem, dlaczego taki opór jest. I on mówi, no widzi pan sobie sam odpowiedział.
miło panu było? Mówię, było mi było. No widzi pan, codziennie jest niedziela, pociągi odjechały, a pan se siedzi. I to wie pan, społecznie to może bardzo negatywnie działać. A jak po alkoholu? Jeszcze gorzej, prawda? Ja po prostu porównajmy po prostu, prawda? Naprawdę to jest znacznie, znacznie, znacznie mniej. To, że jest miło, prawda? To, ja też nawet jak byłem młody, to czasami zawalałem pracę przez seks. I to też nie znaczy, że to było złe. Zdarza się. Panie profesorze, czy w konopiach, które, że tak powiem, można kupić, bo są sklepy, gdzie normalnie można kupić tylko z bardzo niskim zawarciem. Ja strasznie sobie słyszę. Czy ktoś pani by podał mikrofon może? No właśnie, staram się. Dobrze. Panie profesorze, czy CBD, ilość CBD w tych konopiach, które można kupić, czyli zawierających minimalną ilość THC poniżej 0,2, tak. Czy to CBD występuje? Ile to... niego jego jest, czy jest, są jakieś orientacyjne dane? To jest tak, ja radziłbym, bo każdy preparat może być troszkę inny. Rzeczywiście mnóstwo rzeczy się robi dlatego z poprawności politycznej, żeby nie było tego THC nawet w małych ilościach. I dlatego w tej chwili te konopie w Polsce tak się próbuje jak mak Przemko, prawda? Mak bez morfiny. Jeżeli chodzi o leczenie, ja naprawdę radziłbym tutaj zwrócić się bardzo, ta fundacja krok po kroku, czyli pani Gudaniec, doktor Bachański i inni ci, oni bardzo dobrze udzielają sensownych porad i do nich się można zwrócić. Z początkiem lutego chyba będzie teraz taka duża konferencja marihuanowa we Wrocławiu, właśnie tych ludzi. Moim zdaniem są to ludzie, którzy są naprawdę, niezależnie od tego, że część z nich chce zarobić na tym, są ludzie dedykowani do pomocy chorym. Także ja do nich mam duże zaufanie, no ale może dlatego, bo jestem zdrowy, to też łatwiej troszkę, ale sądzę, że ten, czyli że ja bym po prostu na własną rękę, to jest dość trudno to powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o opór, jeszcze wracając do pana pytania, przed marihuaną jest taki, że w momencie, kiedy marihuana byłaby zalegalizowana, to rynek dealerski poniósłby olbrzymie straty. I proszę zobaczyć, w momencie, kiedy wprowadzono dopalacze do Polski, dopalacze były otrzymywane w legalnych sklepach. Czyli była jakaś minimalna, ale jednak kontrola nad tą substancją. Zrobiła się potworna akcja przeciw dopalaczom. Ona była prawdopodobnie sponsorowana przez tych ludzi, którzy tracili, bo sprzedaż metamfetaminy czy morfiny na rynkach, na czarnym rynku znacznie spadła. I bardzo łatwo jest walczyć właśnie z narkotykami, ze szczytnymi hasłami, jak to będziemy wypędzać diabła Belzebubem, nie stosujmy terapii metadonowej, dlatego, żeby mieć pewne zyski. Ja napisałem już bardzo dawno taki artykuł do czasopisma, chyba politycznie poprawnego, bo to była gazeta policyjna i tam właśnie napisałem, gdybym miał hodowlę marihuany i mówiłem, gdybym miał, to bym optował za najstroższymi karami dla dealerów, dla użytkowników, bo tylko wtedy moja ciężka praca przyniosłaby godziwe zyski. Prawda? Jak tego jest dużo, to byłoby tanio, prawda? Także jak na alkoholu mnóstwo straciło przez to, że on jest legalny, prawda? Także mnie się wydaje, że to jest to. Natomiast wracając do tego, ja rzeczywiście tutaj radziłbym się konsultować. W tej chwili już coraz więcej ludzi otwiera po prostu oczy na konopie i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trend. Bo takie rzeczy, leczenie się na własną rękę zawsze ma pewien taki niepokój. No, może się udać, a może coś pogorszyć. Ja w tą grupę, tę fundację krok po kroku, ja dość wierzę. Oni są naprawdę sensowni.